Raz, dwa. Dobra, nagrywa się. I tak, przed tobą i przede mną zadanie z funkcji kwadratowej, czyli nie obliczając pierwiastków równania, określ ich znak. I teraz tak, o co chodzi? Czy liczę x1 i x2? W jaki sposób mogę określić znak pierwiastków? Za pomocą wzorów Wieta. Są takie dwa wzory. O, jak będzie ten kolor? X1 plus x2 równa się minus b przez a. I x1 razy x2 równa się c przez a. I tak. Moje literki te tu to są współczynniki z wzoru funkcji kwadratowej. I teraz druga sprawa, równie ważna. Określ ich znak. Jaki znak? Jakie możemy mieć znaki? Znak. Mogą być tak. Pierwiastki mogą być dodatnie, no nie? Czyli dodatnie. Mogą być ujemne. I mogą mieć różne znaki. Co dalej? Skąd wiem, mając te dwa wzory, że mój pierwiastek będzie dodatni? A no tutaj teraz trzeba trochę podumać. Dodatnie. Co to znaczy? To znaczy, że moje x1 jest większe od zera, x2 jest większe od zera. Czyli tu mam plus i tu mam plus. Czyli jak dodam do siebie dwie liczby dodatnie, dodaję do siebie dwie liczby dodatnie, to wynik jest większy od zera. Na przykład 2 plus 5 to jest 7, a 7 jest większy od zera. Gdy obydwie liczby pomnożę przez siebie, to jaki wynik otrzymuję? No na przykład weźmy to 2 razy 5, to jest 10. To też jest wynik większy od zera. Czyli jak wyliczę x1 plus x2 i to będzie większe od zera i x1 razy x2 będzie większe od zera, to wiem, że te pierwiastki są większe od zera, bez ich liczenia. Nie stresuj się. Ja wiem, że to na razie brzmi trochę dziwnie. Ujemne. I tak. Co to znaczy? Że x1 jest mniejsze od zera, x2 też jest mniejsze od zera. Czyli te nasze pierwiastki, te rozwiązania tego równania są mniejsze od zera. I tak, jak dodaję do siebie dwie liczby ujemne, na przykład niech to będzie minus 2 plus minus 5, to mam minus 7, a minus 7 jest mniejsze od zera. Czyli tu mam liczbę mniejszą od zera. Ale znowu, jak pomnożę te liczby, to mam wynik większy od zera. Na przykład minus 2 razy minus 5 to jest 10, a 10 jest większe od zera. Czyli zauważ, że jak dodam do siebie dwa pierwiastki, one będą mniejsze od zera, ale ich mnożenie będzie większe od zera, to wiem, że te pierwiastki są ujemne. No i została nam trzecia opcja, czyli różne znaki. Co to znaczy, że x1 jest większe od zera, x2 mniejsze od zera, albo na odwrót x1 jest mniejsze od zera, miało być, albo x2 jest większe od zera. Czyli jeden jest dodatni, drugi jest ujemny, tu było na minusie i na minusie, tu były plusy. I właśnie. I tutaj to trochę nam komplikuje całą sytuację. Dlaczego mówię, że komplikuje? Bo trzeba trochę pomyśleć. I tak. Zróbmy najpierw to x1 razy x2. No właśnie, jak mam liczbę ujemną, na przykład minus 2 razy 5 otrzymuję minus 10. Jak mam 2 razy minus 5 otrzymuję minus 10. Czyli wiem, że mnożenie na pewno musi być mniejsze od zera. Ale co z dodawaniem? X1 plus X2. Pomyślmy. Myślimy. Minus 2 plus 5 równa się 3. 2 plus minus 5 równa się minus 3.
czyli nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jaki wynik otrzymamy, gdy do siebie dodamy jakie bądź dwie liczby. Więc tutaj nie biorę tego w ogóle pod uwagę. I tyle. Więc tak. Jeszcze ważna sprawa. Zawsze trzeba policzyć deltę. I tak, pamiętamy, że jak delta jest większa od zera, równa zera, mniejsze zero. Czyli mam dwa pierwiastki, jeden pierwiastek podwójny, czyli mam dwa takie same. I mniejsze od zera to jest brak pierwiastków. Ok? No dobra. To był taki wstęp teoretyczny. Jak masz jakiekolwiek pytania, to po prostu pytaj. No to lecimy ze światem. Czyli mamy pierwszy przykład. Pierwszy przykład jest taki. X kwadrat plus 9x plus 6 równa się 0. I moje a... Moment, mi tu kabel wchodzi. I tak. Moje a równa się 1. Moje b równa się 9. Moje c równa się 6. Liczę deltę. B do kwadratu minus 4ac, czyli 9 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 6. Czyli co my tu otrzymujemy? Otrzymujemy 81, tak? 81 minus 24. Minus 24 równa się 57. Czyli delta jest większa od zera, mamy dwa pierwiastki. I tak. Co ja robię dalej? Piszę sobie x1 plus x2 równa się minus b przez a, czyli minus. B u nas jest 9, a to jest 1, czyli mam minus 9. Czyli już wiem na pewno, że to nie będą obydwa dodatnie. No i zobaczmy, x1 razy x2 równa się c przez a, czyli mamy 6 przez 1, otrzymuję 6. I z tego względu, że x1 plus x2 jest mniejsze od zera, x1 razy x2 jest większe od zera, wiem, że okreś i znak pierwiastki są ujemne. Ok? I dobra, lecimy dalej. No to teraz drugi przykład. X kwadrat plus 4x plus 9 równa się 0. A równa się 1, b równa się 4, c równa się 9. Deltę liczymy. B do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 9 równa się 16 minus 36 minus 20, czyli brak pierwiastków i tyle. Koniec zadania. Kolejny przykład. X kwadrat plus x minus 1 równa się 0, a równa się 1, b równa się 1, c równa się minus 1. Czyli delta równa się 4, za szybko. B kwadrat minus 4ac, 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 1 równa się 1 plus 4, czyli 5. Czyli delta jest większa od zera, czyli mamy dwa pierwiastki równania. I x1 plus x2 równa się minus b przez a, czyli będzie 1 przez 1, ale tu mamy minus, czyli mamy minus 1. X1 razy x2 równa się c przez a, czyli minus 1 przez 1 i to się równa. Ile to nam wychodzi? Minus 1, czyli wiem, że x1 razy x2 jest mniejsze od 0, czyli mam różne znaki. Ok? I teraz jeszcze ostatni przykład, bo tutaj, tak jak mówiłam, tu może różnie wyjść, ale tylko zauważ jeszcze ważna sprawa, bo mogą być pytania o to.
x1 razy x2 jest tylko ujemne w tym wypadku. Ok? Widzisz to? Dobra. I ostatni, czwarty przykład. Niebieski kolor. Minus x kwadrat plus 6x minus 5 równa się 0. I tak, a równa się minus 1, b równa się 6, c równa się minus 5, delta b kwadrat minus 4ac równa się 6 do kwadratu minus 4 razy minus 1 i razy minus 5. To się równa 36 minus 20, czyli 16. Delta większa od 0, czyli x1 plus x2 równa się minus b, czyli będzie 6 przez minus 1, to jest 6, x1 razy x2. I teraz zauważ, że ten krok naprawdę nam decyduje o tym, jaki te równania mają znak. I to było c przez a, czyli minus 5 przez minus 1, to jest 5, więc dodatnie. D o d. A ty nie. Tak? Bo to i to jest większe od zera. I tyle. Jak masz jakiekolwiek pytania, pytaj. Ja wiem, że już był taki film u mnie na kanale, ale tam się machnęłam. Ale nie mów nikomu. Niech to zostanie między nami. I dobra, jak zwykle teraz wskoczą ekrany, gdzie polecam zerknąć. Po prostu. No i tyle. Dzięki. Pa.